Co to jest? Co to znaczy? To znaczy, że powróciłem. Tak. I teraz myślisz sobie, ale jak to? Przecież ten chłop zniknął już, na kanale go nie ma. Już nawet nie streamuje od 2 dni. No ale to się już teraz zmieni. Ja przez te ostatnie 2 dni się regenerowałem. Skończył się pewien etap w moim życiu, a raczej w sumie nawet 2 etapy. Bo teraz ktoś mógłby skojarzyć sobie, że może jestem... może się jakieś tam miłosne ekscesy nie potoczyły. Ale mówimy tutaj o takich zawodowych sprawach. No i powiem wam szczerze, że musiałem się zregenerować. Teraz już jest troszkę lepiej, już trochę odespałem. No i wracam. I teraz najbardziej ciekawa informacja dla was, która... Nie wiem, czy coś znaczy, czy nie, ale mam wrażenie, że to może być dla niektórych fajne. A mianowicie to, że będę streamował z powrotem na YouTubie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No bo tutaj jednak wyniki są najlepsze. A oczywiście, będąc z wami szczerym, no to po prostu... moja walka o lepsze jutro już się skończyła. Już nie wyszło mi i wracam do siebie. No. W każdym razie witam serdecznie i bardzo mi miło was widzieć tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś na tym kanale istnieje. Oczywiście z tego powodu gram Panteona, czyli bardzo agresywnego cycucha w dżungli. I przez to, że mówię teraz do was dużo, to nie jestem w stanie podejmować racjonalnych dżunglowych decyzji, takich jak na przykład od razu zładowanie pewnej części mapy Rikal i Czerwona Soczewka, tylko z tego względu, żeby, albo aż z tego względu, żeby być w stanie śledzić przeciwnego dżunglera, futrzastego cycucha. Co? Dawno nie mówiłem takich słów, co? Tak, powiedziałem to trochę na siłę, wiem, ale czułem taką potrzebę. Musisz mnie zrozumieć, człowieku. Panteon to jest taki dżungler, który tak naprawdę chciałby ci zgankować i podpierdzielić expa. To są jego 2 marzenia. To się wszystko do tego sprowadza. No i pomimo tego, że jest Akali, ale widzę, że ma 2 level i może jeszcze nie ma chmury. Dobra, ma 3 level. No ale wbijamy. Dobra, chodź tu, frajerska chmuro, jak to ktoś powiedział kiedyś. No i się udało. I teraz oczywiście oczywistą oczywistością jest to, że Rengar jest po lewej stronie mapy. Możemy sobie zrobić tak. Dobra, to nie jest oczywista oczywistość, widzę. Chyba, że po prostu już jest w tych krzakach. Bo jest 3:07. Zobaczmy. Dobra, nie ma go. No to robimy pierwszego skatlera, podejmujemy. On musiał zrobić odwrotnego... Nie, jest tutaj, dobra, widać go. Czy jestem w stanie to szybko zczyścić? No nie jestem w stanie, chłop będzie się ze mną bił. Także... O, prawie, jakby tak tutaj się zakradł, to mógłbym to stracić. Na szczęście wygrałem ten pojedynek, do którego nawet nie doszło, ale wiadomo, o co chodzi. No i teraz przenosimy się na drugą stronę mapy, ja będę tutaj szybciej, on będzie wolniej, co jest oczywiście logiczne. No, nie mam smite'a. Także używam czego mogę. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam też priorytetu na bocie, nie umiem mówić. Jak on teraz przyjdzie tutaj, to po prostu mi zesmajtuje. Ale na szczęście... Nie przyszedł. No i próbujemy jeszcze raz frajerską chmurę. Tak mi się kojarzy z tym jej skillem, no co ja poradzę. No i oczywiście zabiliśmy, kradniemy expa. Nie pinguj mi, ja potrzebuję tego. Ty musisz spuszować się, cofnąć do bazy. Jak coś, to jest silver. Jakby ktoś pytał. On dzięki temu może sobie plate'a transpompować, on mi pingował. Bo on jest cycem. W każdym razie, moi drodzy, ja już tutaj jestem. Dodżuję skille. I się patrzę, co oni tu robią. O! Dobra reakcja, trzeba przyznać. Dobry skillshot, trzeba przyznać również. No dobra, to wróćmy sobie tutaj na rejony.
Zróbmy kampa, wbijmy piąty level i to już jest dobry start jak dla Panteona. Dlaczego? Dlatego, że nasze wczesne podrygi były skuteczne w jakimś tam stopniu. No i też mamy expa. Bo jeśli te podrygi nie wyjdą, to Panteon ma naprawdę tragiczny clear speed. I to jest bardzo bolesne. Teraz powiem wam tak. Swędzą was brodawy? W sensie chciałem wam coś powiedzieć i tak naprawdę ja nie wiem, co chciałem powiedzieć, więc zmieniłem trajektorię mojego słowotoku. I gadam głupoty, za które wiele osób mnie nie lubi. Bo myśli sobie, że to jest po prostu straszne, że ktoś może w internecie takie rzeczy mówić. Ale ja, zgodnie z zasadą, że rób co chcesz, jak się komuś nie podoba, to sobie pójdzie tam, gdzie mu się będzie podobało, no to sobie czasem mogę powiedzieć, co tylko mi się zachce. I polecam wam taką filozofię życiową, to jest noseizm. Bardzo dobra filozofia życiowa, która sprawia, że jesteś szczęśliwszy, no bo tak naprawdę nie martwisz się aż tak bardzo. Dobra, czekamy, aż przyjedzie pociąg. No bo jak już tu jestem, przyjedzie, no to mam dużo pieniążków, powinienem pójść i je wydać. Ogólnie bot jest naszą najsłabszą linią, z tego co tutaj oszacowałem. I jest też linią najcięższą do zgankowania, ze względu na Morganę. Aczkolwiek to się może zmienić, jak tylko wbijemy szósty poziom. Dlatego może to jest jakimś rozwiązaniem. No jeśli to nie siądzie później, to z tej linii trzeba zrezygnować. Też jest kwestia tego, że tam jest Ezreal, czyli najsłabszy AD carry w Lidze Legend. I ktoś teraz pomyśli, Boże, jak ty możesz takie rzeczy mówić? Ale taka jest prawda. Ten AD carry to jest chodzący ward. On, owszem, jak się nafidujesz, to coś tam pomija i tak dalej. Ale on nie jest w stanie poradzić sobie z tankami, jeśli nie jest potwornie nafidowany. I po prostu zwyczajnie nie lubię tego piku. Zawsze jak mam w teamie albo... W sensie, team, który go ma, to z reguły przegrywa. Tak zauważyłem. Także przykro mi, jeśli uraziłem waszego maina. O, ale boli to. Boli ta świadomość Rengara. Boli, bo chyba mógł zabić. No i tak, Radzik, i pójdziemy na topa z szóstym poziomem. Czy ja chcę tam skakać? Może bym chciał. Może bym chciał. Żeby troszkę zaoszczędzić czasu. No i lecimy. O, jestem martwy chyba. No, jestem martwy. No, jest to Illaoi, także takie scenariusze widzieliśmy już w życiu nieraz. Także, no, już wiemy, której linii nie ruszać chyba. Też chyba głupio zrobiłem, że tam skoczyłem. Ale chciałem mieć dodatkowe obrażenia w trakcie tego ganka. No, ale najgorsze jest to, że skoczyłem tam w momencie, kiedy Garen po prostu dawał tyłka. W sensie nadstawił się. Dostał tamtego skilla. No i zaczął ją notorycznie leczyć. To był zły moment. Teraz mógłbym skoczyć na bota, gdybym miał to ulti. No ale wiecie jak to jest. Decyzje, które sprawiają, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. I nie możemy być nikim więcej, dopóki się nie nauczymy lepiej. Najgorsze jest to, że nasza najsilniejsza linia też już pada. Także nie jest dobrze. Nie wiem, co mnie zabiło. Myślałem, że mam więcej AP. Nie spojrzałem. No nieważne. Trzeba zacząć patrzeć sercem. Tak, bardzo pięknie powiedziałem. Patrzaj sercem i sercuj sercem. Najgorsze jest to, że mamy obiektywy na mapie, a ja jestem strasznie jestem takim napaleńcem na obiektywy.
i chciałbym je robić. Tylko że jakoś takich nie robię w tej grze. No właśnie, próbuję tutaj jakoś gankować za dużo. Zamiast się zobiektywować porządnie. Nasza ulubiona linia, na której oczywiście jest żuardowane. Ty nie masz HP, ziomeczku, co ty robisz tu? My się tutaj wywalimy. Tak by to mogło zadziałać. No dobra. Wyszło spoko i teraz ja idę szybko na Heralda. Bo jeszcze są plejty. Także szybko trzeba to zrobić. No dobra, no widzicie, przestałem trochę gadać i od razu się dobre rzeczy wydarzyły. Ja jak mniej mówię, to bardziej myślę. I to jest takie coś właśnie... Widzicie, no coś za coś, tak? Coś za coś. Powiem jeszcze raz, bo nie wiem, czy ktoś... Coś za coś. Nie możesz mnie uderzyć, bo mam tarczę. Taki jestem siłacz. Dobra, mamy to. I teraz chcielibyśmy tego użyć w dobrym miejscu. O nie, nie, proszę nie. Cholera. Zapomniałem, że w ogóle Ranger ma takie skille. No i widzicie, i dlatego jestem w platynie 1, platynie 2. Spadłem do platyny 2 tak swoją drogą. Strasznie jestem, nie mam szczęścia. W moim ostatnim meczu miałem gościa, który nie miał w ogóle itemów w 28 minucie. No sprzedał wszystko i sobie biegał tak. Także mam ostatnio takie ciekawe przeżycia. Ale oczywiście... Wiem, że to jest tylko chwilowe, że to się zaraz skończy i będę mógł wbijać wyżej. A miałem już promo do diamentu, no już miałem. Ale jeszcze to wbiję. Jeszcze się to wydarzy. W każdym razie idę tutaj, gdzie czekają mnie. I lecę. Lecę, lecę, uda kobiece. I idę zabić Drake'a. Drake-chan. Nie wiem co z Rengarem, ale tak patrzę na niego, to on wygląda jak pijany. Że może wygramy to. 570 smite damage. To już dwie roślinki tutaj są. Niech sobie pozjada. Ja też sobie pozjadam. Poodkrywajmy okolice. O, tego szukałem. Jezu, co ty próbujesz? Nie bij mnie. Nie, nie, Zed, ja muszę sobie blue zrobić, bo ja jestem zestresowanym człowiekiem i muszę odpocząć. Tam się ktoś wywalił. A, no i Tureta mieliśmy z tym Heraldem, fajnie. Fajnie. No i dobra. Troszkę jestem zbity, trzeba przyznać. Ale... No tak, jest. Tutaj czterech jest w tej okolicy, a ja bym chciał tego Rengara jakoś może dopaść. Może bym go dupaść chciał.
Nie jestem w stanie jej zabić. I nie jestem w stanie wyfleszować. W sensie, jakbym fleszował wcześniej, to by się i tak przyciągnęła. Chciałem tak po przyciągnięciu sfleszować. No, powiem szczerze, że ta Akali bije i... No, nie będę w stanie jej wysolować. Myślę o butach. Myślę o butach i myślę też o Hextinkerze. Może Death's Dance. Kurde, tyle opcji! Nie mogę. Nie mogę się zdecydować. Dobra, robimy tak. Robimy tak i idziemy latać. Za 2 minuty będzie Herald. I oczywiście ten Herald to jest nasz cel. Jeden z wielu. 12 level Illaoi. Czy ono jest w ogóle do zrobienia z Garenem? No pamiętajmy, jakie Garen ma ulti. Myślę, że do Illaoi to trzeba tak z głową podchodzić. A pamiętajmy, że jeśli macki trafiają, to ją leczą. Ale jeśli nie trafiają, a ty już wiesz, co chodzi, mordo. No i dobrze. Bardzo dobrze. Dawaj tego Tureta, mieczniku, i będzie dobrze. Będzie jeszcze lepiej. Dostał, kurczę, Spearsa pod pachę. Britneya Spearsa i teraz go boi. Jak tam timery? Za minutę Herald, za minutę 50 smok. Mamy wszystkie smoki? Mamy wszystkie smoki. Czy nas to cieszy? Nie. No pewnie, że nas cieszy. Dobra, jeszcze bym tutaj jakoś 11 level trzasnął gdzieś, bo przecież 11 level to jest kolejny upgrade na ulti. Każdy zdrowo myślący gracz League of Legend kocha takie upgrade'y, chyba że mainuje Udyra. Dobra, czekaj, bo on tu ginie chyba. To niech ogrywa. Dobry jest gość. Tak dotknął go, sparzył się i slashował. O! Co to za smakołeki? BDSM-owy krawie, masz, pomasuję cię dzidą trochę. Żebyś osiągnął swój szczyt i schował się do wody ze szczęścia. No on już jest szczęśliwy, już się schował, już jest po tym. Już jest po swoich obchodach święta rozkoszy. Dobra, idziemy tutaj. Oj, jak to ugryźć? Ona ma tutaj... O, właśnie o tym myślałem. Czy to się uda? No i w miarę. Ale trzeba przyznać, że nas troszkę ogrywała ta Morgana. Fata Morgana. Jeszcze Herald czeka na nasze... przytulanki. O, ona się daje łapać, czy ona zabija? Chyba zabija. Dobra. Mam killa i bardzo mi to pasuje. Pasuje to do moich butów, które są już zakrwawione. Ogólnie chcę wam powiedzieć, że Pantheon to jest naprawdę ciekawy pik do dżungli. I jego słaby clear i to, że nie jesteś w stanie wrócić do gry, jeśli ją spierdzielisz na early, rekompensuje fakt,
że jesteś mega agresywny i masz mega łatwe ganki. Także możesz kogoś ładnie zasnowbolować. Jeszcze pragnę wam powiedzieć, że jego ulti, wiesz co robi jego ulti. Jego ulti jest cudowne, bo możesz skankować linie, na których są wardy. No a w niskich dywizjach ludzie nie umieją ich często omijać. Nie umieją grać wokół wizji. No i to na pewno ułatwia sprawę. Także bierz Panteona, jeśli chcesz bardzo szybko zastopować gierkę, masz na nią pomysł, wiesz kogo możesz tam pokować, wiesz gdzie jest enemy jungler i po prostu... No i niszczysz. Ja tymczasem sobie pójdę w tym kierunku. Aczkolwiek powinienem pewnie pójść taki pure damage, żeby ich zabijać. Bo ja tu nie będę nic tankował. Ale ja wierzę w ten item. No, zobaczcie. Dobra, zabili. Tam jeszcze są obchody narodowych. Narodowego Dnia Dziecka. Piu. Dobra, dobra. Chodź tu! O, nie trafiłem. Mogłem zabić tą Dziną, jakbym troszkę tak... Tak mi się ręka zablokowała, napiął mi się za mocno biceps. Jak tak przyciągnąłem do siebie i... No i źle mi się rzuciło, no. Zdarza się. Skurcz złapałem, okej? Okay? Może tak być? Nie może? Musi. Dobra, ten boja. Czemu ja w ogóle nie tankowałem tego tureta? Aż się zdziwiłem. Dobra, weźmy to i nas nie ma. Nas nie dogonią. Macie Reda? Znacie Every Night? Nie znacie. Szkoda. No dobra. I teraz bym chciał jeszcze więcej kasy i może levela. Może jeszcze jakieś kobity poproszę. Jakieś dobre żarło i będę zadowolony. Może Reda wezmę? No w sumie wezmę, no bo on jest Reala. Już nie chodzi o to, że on ma rękawice, po prostu chodzi o to, że on jest wardem. No i jest Drake zaraz. Przydałoby się go wziąć. Czy bardzo trołujecie, czy nie? Koniec gry! Dziękuję bardzo, witam z powrotem. I... całuj rączki! Do zobaczenia.